Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku też wracamy do przeszłości. Otworzymy sobie blisterki z kolekcji Panini Champions League sezon 2012-2013, wersja update'owa. Zapewne widzieliście na tym wcześniejszym filmie na drugim kanale, też był powrót do przeszłości. Dzisiaj na mniejszym kanale robimy to samo. Dawno nie otwierałem tych produktów, więc pora, żeby znowu przypomnieć sobie, jak to kiedyś wyglądało, jeżeli chodzi o kolekcję. Champions League teraz ma tops, więc można wrócić do wcześniejszych lat, jak Panini miało pod sobą właśnie tą kolekcję. Zobaczymy, jakie fajne karteczki nam dzisiaj tutaj wpadną. Wszystko jest taśmą sklejone, więc trzeba będzie sobie jeszcze tutaj pomóc. Tutaj jest limitka, a konkretnie Isco z Malagi. No i ten zespół był dołożony do wersji update'owej, więc dużo tutaj jest kart z tego zespołu. Będzie na pewno miała ta limitka przewagę, jeżeli chodzi o pojedynek. Więc zobaczymy, jak to zrobimy. Czy będziemy liczyć tutaj kartę za 2 punkty. Zobaczymy najpierw, kto tutaj wpadnie, a później zdecydujemy. No coś nie da się przeciąć. O, teraz. I patrzymy. To jest Beckham z Paris Saint-Germain. No więc tutaj trzeba będzie zrobić mnożenie razy 2, jeżeli wpadnie karta. Saszetki złączymy, żeby było ciekawiej. Czyli mamy w sumie 10 sztuk. Napiszcie w komentarzu, jak to u Was wygląda. Czy macie tą kolekcję zebraną, czy w ogóle zbieraliście. Ja tam jakieś powtórki mam, więc zobaczymy. No i pierwsza karta od razu wpada. Malaga Eliseu na karcie Fans Favorite. Punkcik. No i teraz karty bazowe. Manone z Arsenalu. Schalke Matip. Pinto Barcelona. Z Milanu Mexes. I Hübschmann Szachtar. W kolejnej saszetce mamy pusty przebieg, niestety same bazówki. No i nie wiem, zauważyliście pewnie, że jest i Malaga, i Paris Saint-Germain. Bartra, Barcelona i właśnie Paris Saint-Germain, Jalet, czyli 2 punkty. Celtic też był zespołem, który został dodatkowo dołożony, bo awansował do rundy pucharowej, więc też jest tych kart dużo więcej, tak samo jak Malagi. Tino Costa z Walencji, Varane z Realu i Joaquin Sanchez z Malagi Star Player, więc w tym momencie jest remis 2-2. Tutaj kartę z checklistą nie liczymy. Do tego Cyprian Marika z Schalke, Matthew, Celtic, Subotic, Borussia, Diego Lopez, Real i Quagliarella, Juventus. Tutaj mamy znowu pusty przebieg, czy nie? Coś tutaj konkretnego jest? Jest, moi drodzy, jest. A więc najpierw mamy z Celticu bazówkę Mulgrew, Wilshire Arsenal, Rafael z Manchesteru United, Wynajama Celtic, Izmajłow Porto i jaka karta specjalna? Moi kochani, piękne logo Arsenalu. Te karty dość rzadko wpadały. Zerkniemy sobie na odwrocie saszetki. Mamy wszystko wyszczególnione. Czyli jest jedna legenda, co 60 paczuszek.
8 game changerów co 20 paczuszek, bardzo rzadko też wpadają. I loga co 10 paczek, więc tutaj jedno logo powinno być, no i mamy je. Jeżeli chodzi o inne karty, to jak widzicie, to są głównie właśnie z Malagi i z Celtiku, star playery i fansy i goalstopery. Piąta saszetka. Duda z Malagi, więc już prowadzenie 3-2. Mandzukic, Bayern. De Michelis, Malaga 4-2. Lustig, Celtic. El Sharawi, Milan i Sissoko, Valencia. Do przerwy Malaga prowadzi 4-2. No i teraz piąty punkcik, bo jest ponownie Eliseo na karcie Fans Favorite. I do tego z Celticu Forest, Manone, Arsenal, Isco, Malaga. Szósty punkt. Valdes, Valencia i jest z Paris Saint-Germain Gregory Van der Fiel. Więc za dwa punkty mamy razem 4. 6-4. Z Celticu Forster, Goldstopper i bazówki. Jones z Manchester United, Schieber, Borussia, Afellay, Schalke, Luis Adriano, Szachtar i Sahin, Borussia. Ponownie Malaga, Jesus Gámez, siódmy punkcik, Bartra, Barcelona i jest Jalet, a więc 6 punktów mamy w tym momencie dla Paris Saint-Germain, 7-6. Defour z Porto, Banega Valencia i Wesley Sneijder Galatasaray. Dwie saszetki i robi się coraz ciekawiej. Jedna karta dla Paris Saint-Germain i to zespół z Parku Książąt prowadzi. Ale wpada Malaga i Turra 8-6. Do tego Santana, Borussia, Nacho Real, Uchida, Schalke, Fernandinho, Szachtar i Commons, Celtic. Ostatnia sztuka. I jest Beckham, czyli ósmy punkt, mamy remis. 8-8. A tutaj dalej Galatasaray, Kolak czy Czolak, Jenkinson, Arsenal, Rad, Szachtar, Wilson, Celtic i Mbaye Ndiang, Milan. Czyli nie ma rozstrzygnięcia, moi kochani, remis 8-8. Jeżeli chodzi o karty lepsze, to jedna jedyna wpadła karta z logiem Arsenalu, czyli to, co powinno być co 10 saszetek. Nie było niestety ani legendy, ani game changerów. Może za kolejnym razem, jak będziemy otwierać, coś padnie. No i co? To by było wszystko z mojej strony. Dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka. Dzięki Wam za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!